Radom jest jednym z pierwszych miast w Polsce i w Europie, które próbuje rozwiązać problem globalnych zmian klimatu i nasilających się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Miasto realizuje projekt adaptacji do zmian klimatu w ramach unijnego programu LIFE. Radom musi być dynamicznym centrum naszego regionu. To miejsce, w którym nie tylko chcemy pracować, ale mieszkać, odpoczywać i spędzać wolny czas. Realizowany w Radomiu projekt to wyjątkowe i nowatorskie przedsięwzięcie. Dzięki tej przebudowie jazu głównego uzyskamy zdolność, dodatkową zdolność retencyjną, która spowoduje, że kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych dodatkowej wody zostanie zatrzymane w samym zbiorniku w trakcie występowania fali powodziowej na rzece Mlecznej. W ramach projektu powstaje mała oraz duża błękitno-zielona infrastruktura. Mała to na przykład specjalne zbiorniki, które gromadzą wodę z opadów, a potem stopniowo ją uwalniają. To także zielone dachy na przystankach na Placu Jagiellońskim. Duże to choćby poltery zalewowe na rzece Cerekwiance czy zbiornik retencyjny na Potoku Północnym, który gromadząc wodę opadową będzie wpływał na mikroklimat okolicy. Ważną częścią projektu jest przywrócenie naturalnego biegu rzeki Mlecznej na odcinku między ulicami Maratońską a Okulickiego, czyli tak zwana remeandryzacja. Projekt LIFE i zadanie dotyczące renaturyzacji rzeki Mlecznej na tym odcinku przy bulwarach ma za zadanie jakby przywrócić ekosystem w tym miejscu i również naturalny przebieg koryta rzeki. Największym zadaniem była adaptacja stawów kolmatacyjnych i jazu kozłowego przy zbiorniku Borki oraz adaptacja samego zalewu. Prace zaczęły się we wrześniu 2020 roku. Przy jazie musieliśmy pewne skrzydełka tego jazu musieliśmy skuć, zazbroić, odtworzyć cały praktycznie górną część jazu. Adaptacja stawów kolmatacyjnych miała na celu zachowanie gatunków, które się tu osiedliły, ale jednocześnie o 50% zwiększona została pojemność retencyjna zbiorników i poprawione ich zdolności podczyszczające. Przebudowany jaz zmniejsza ilość zanieczyszczeń przedostających się do zalewu. Pojemność samego zalewu także została zwiększona. Z dna usunięte zostały osady, które odkładały się tam w ciągu wielu lat. Na zbiorniku powstały pływające wyspy oraz trzy fontanny zasilane energią odnawialną. Przy jazie głównym została zbudowana tak zwana przepławka, która umożliwia naturalną migrację ryb. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Radomia tu na Borki, nad Zalew. Woda jest gotowa, infrastruktura jest gotowa. Możemy wreszcie wypoczywać w tym miejscu, na które tak długo czekaliśmy. Całkowita wartość prac wykonywanych w ramach projektu LIFE to przeszło 24 miliony złotych, z czego ponad 12 milionów złotych pochodzi z funduszy unijnych, a prawie 6,5 miliona złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten projekt przyniesie miastu same korzyści. To przede wszystkim zmniejszenie zagrożeń powodziowych i podtopień oraz złagodzenie efektów suszy. Ale poprawi także jakość siedlisk przyrodniczych i podniesie świadomość mieszkańców na temat zmian klimatu i sposobów adaptacji do tych zmian poprzez właściwą gospodarkę wodami deszczowymi.